W Wilczynie podpisano list intencyjny w sprawie odbudowy zasobów wodnych po jeziorach Gnieźnieńskiego i Kujawskiego między stroną rządową a samorządami. To konkretna wiadomość dla władz powiatowo-gminnych, których niepokoi zła sytuacja wielu jezior, bo te zwyczajnie wysychają. Ja myślę, że przede wszystkim jest to takie jak największe porozumienie, które udało się uzyskać. Zresztą proszę zwrócić uwagę, to kilkudziesięciu samorządowców, którzy podpisali właśnie ten list intencyjny, co z jednej strony jest oznaką ogromnego kompromisu, który jest zawarty, a z drugiej strony bezwzględnie potrzebą. To, co dzisiaj dzieje się w Wielkopolsce, jest chyba takim najbardziej widocznym wskazaniem zanikania zbiorników wodnych, stepowienia, a przede wszystkim oddziaływania tych zmian klimatycznych, z którymi musimy się mierzyć i myślę, że tu się nam uda, bo w końcu za kilkadziesiąt milionów złotych jesteśmy w stanie otworzyć właśnie ten ekosystem, równowagę hydrologiczną i nie ma tutaj żadnej gminy w zasadzie, która byłaby przeciwna przy udziale Wód Polskich, które będą tutaj generalnym wykonawcą i przy udziale instytucji rządowych, no po prostu to musi się zakończyć, tak jak zakładamy w 2025 roku, a więc ten miliard metrów sześciennych, który zgromadzimy, pozwoli na stopniowe odbudowywanie przede wszystkim tego systemu, a z drugiej strony równowagę, która została zaburzona również poprzez działanie człowieka, więc przez wszelkiego rodzaju działania związane z funkcjonowaniem odkrywek. Za kwotę mniej więcej 120 milionów złotych, czyli stosunkowo niewielką, nastąpi poprawa retencji wód na Pojezierzu Gnieźnieńskim, jak już pan redaktor powiedział, ale generalnie na obszarze około 3000 kilometrów kwadratowych wokół tych kopalni odkrywkowych dawnego zagłębia, Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego, więc wiadomo, że pozyskiwanie tego węgla brunatnego spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych, poziomu wód w jeziorach w sposób zupełnie dramatyczny. Tutaj mówiono o tym, że o 5 metrów spadł poziom wody Jeziora Wilczyńskiego na przykład. No to są rzeczywiście takie no, wręcz katastrofalne objawy tego stepowienia Wielkopolski, jak to niektórzy nazywają, więc te działania tą stosunkowo niewielką kwotą dzięki tutaj pomysłowi dyrektora Wód Polskich w Poznaniu pana Bogumiła Nowaka, bo to jest jakby jego dzieło i uzyskał wsparcie również rządu, bo to jest niezwykle ważne, ale również podmiotu prywatnego, czyli ZEPAK, czyli firmy pana Solorza, która będzie też partycypowała i tak samo Urzędu Marszałkowskiego, więc w tej współpracy łącznie z samorządami, bo też warto podkreślić, że tutaj się włączają w to samorządy, które są żywotnie zainteresowane poprawą retencji wód, bo ten niski poziom wód uderza również w działania gospodarcze, szczególnie w rolnictwie, bo to nie tylko turystyka, bo tak bardzo często się sprowadza właśnie ten poziom spadku wód w jeziorach do kwestii turystyki, a przecież to jest ogromny problem dla polskiego rolnictwa, dla ogrodników, ten problem suszy, który Wielkopolskę i województwo kujawsko-pomorskie bardzo mocno dotyka, więc dzięki tym inwestycjom, które będą realizowane, ten problem będzie stopniowo likwidowany i ten poziom wód będzie wzrastał, co jest niezwykle istotne ze wszystkich względów. No, myślę, że gospodarka Wielkopolski w ciągu kilku następnych lat będzie odczuwała pozytywne skutki tych działań. Dzisiejszy dzień to niezwykle ważna data w historii naprawy stosunków wodnych w Wielkopolsce Wschodniej. Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy w Wielkopolsce Wschodniej wyznaczoną datę odejścia od węgla. My już jako ZEPAK bardzo jasno zadeklarowaliśmy i ta data to jest koniec 2024. Przychodzi czas na to, żeby ludzie zaczęli sprzątać w tym regionie po sobie. Przypomnijmy, że tutaj eksploatacja węgla brunatnego trwała 70 lat.
To znaczenie tego dzisiejszego porozumienia, jest kilka poziomów znaczenia tego porozumienia. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że pod patronatem Wód Polskich, czyli regulatora stosunków wodnych w Polsce, pod nadzorem tak naprawdę władzy administracyjnej, która zarządza wszystkimi wodami płynącymi w Polsce, jest podpisywane porozumienie, w której Wody Polskie, ZEPAK i okoliczne samorządy umawiają się na zestaw wspólnych działań, żeby te stosunki wodne odbudowywać. Rzeczą, która jest według mnie niezwykle istotna, jest to, że my nie tylko mówimy o tym, że coś będziemy robić, tylko pokazujemy też przykład. Zbiornika Kazimierz Północ, który dzisiaj był pokazywany uczestnikom konferencji, to jest zbiornik pokopalniany, który w 2011 roku był tam w jakimś minimalnym stopniu zalany wodą. Dzisiaj jest w nim 120 milionów metrów sześciennych wody, czyli przypomnijmy praktycznie tyle, co w największym jeziorze na terenie Wielkopolski, czyli w jeziorze Powickim. Do końca zalania tego zbiornika brakuje nam jeszcze 2 metrów wysokości i jeszcze 20 milionów metrów sześciennych. Czyli to pokazuje, że ta współpraca, jeżeli ona jest realizowana, to ona przynosi materialne i wymierne efekty. To, co też jest niezwykle ważne w podpisanym dzisiaj porozumieniu, to jest to, że my umawiamy się na wspólną składkę. My się umawiamy na to, że zgromadzimy wspólnie w gronie sygnatariuszy tego listu 35 milionów złotych i te 35 milionów złotych będzie naszym wkładem do finansowym, do projektu, który chcemy zrealizować z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w którym na naprawę stosunków wodnych w Wielkopolsce Wschodniej przeznaczonych jest 120 milionów złotych. Czyli w ten sposób mobilizujemy uczestników tego porozumienia do tego, żeby zrealizować na terenie Wielkopolski Wschodniej inwestycje za 150 milionów złotych, które posłużą naprawie stosunków wodnych i stworzeniu też sieci zbiorników retencyjnych, a woda, to pewnie każdego, kto tutaj mieszka, nie trzeba przekonywać, jest niezwykle Wielkopolsce Wschodniej potrzebna. Gmina Witkowo chce dzięki planowanym działaniom ratować jezioro Niedzięgiel. Z roku na rok ubywa nam tej wody w naszym jeziorze. 2 lata temu na skutek badań się okazało, że 68 cm na powierzchni 750 hektarów było, więc przeliczając to na litry, na tony, to bardzo duża ilość wody. Podejrzewamy, że między innymi główny powód to jest powiedzmy temperatura, która powoduje duże parowanie. Stepowienie tutaj całej Wielkopolski, nie bez kozery, jak tutaj starzy ludzie powiadają, również zostało wybudowane w pobliżu, w Powidzu lotnisko, że idealne warunki, no ale również to, że od kilku lat nie ma mroźnej zimy, nie ma opadów, nie ma lodu, nie ma śniegu, to powoduje, że z roku na rok ten poziom wód się obniża, ale po cichu również tutaj winimy kopalnię węgla Adamów, Pątnów, Konin, która wydaje mi się, że jest tam jakiś lej i zaciąga między innymi również tą naszą wodę. I myślę, że to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze porozumienie zapoczątkuje, że może coś w końcu drgnie. Kompromis bardzo dobry, zwłaszcza dla nas, albo także dla nas, ponieważ na terenie powiatu gnieźnieńskiego leży część jeziora Niedzięgiel i tutaj jezioro Niedzięgiel tak samo stepowe, jak pozostałe jeziora tutaj całego pojezierza. Pamiętam takie spotkanie był chyba z 2019 roku w gminie Powidz i prezes Nowak, który dzisiaj prezentował tę prezentację, w bardzo obrazowy sposób przedstawił dlaczego i w jaki sposób powiedział, że Gnieźnieńskie stepowieje i co należy zrobić. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo merytorycznie wytłumaczył, co należy zrobić, żeby przywrócić naturalne stosunki wodne. Dodajmy, że na mocy porozumienia w 2023 roku ma zostać zakończona eksploatacja węgla brunatnego z odkrywki Jóźwin 2B. A w 2030 roku ma się zakończyć wydobywanie węgla z odkrywki w Tomisławicach. W wyniku działań ma powstać około 3,5 tysiąca hektarów nowych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni około 900 milionów metrów sześciennych wody.